pierwszej związanej ze Związkiem Sybiraków 17 września 1939 roku od strony wschodniej ówczesnej Rzeczypospolitej Związek Radziecki jako drugi agresor przekroczył granice naszego państwa. Rozpoczął się tragiczny eksodus wywożonych na Syberię Polaków, którzy znaleźli się pod okupacją Związku Radzieckiego. Na pamiątkę tych wydarzeń dzień 17 września ustanowiono Dniem Sybiraka. Sybiracy są wdzięczni wszystkim, którzy są z nami pod pomnikiem zesłańców Sybiru w przeddzień 72. rocznicy napaści Sowietów na Polskę. Proszę o hymn państwowy. Proszę również o hymn Sybiraków. Kresowych wschodnich osad i wsi, z rezydencji białych dworków i chat, myśmy wciąż o niepodległej wsi, wsi z uporem ponad 200 lat, wyburzyli drogę carscy kaci, przez Syberię wiódł najkrótszy szlak. I w kajdanach szli konfederaci, mogiłami znacząc polski brak. W insurekcji dość uszczącnie spotkań Bóg, z Puntarika, Warszawy i Łodzi, Konradowski unosił się Bóg i nam w marszu do Polski przewodzi. Myśmy szli i szli tysiąckowani przez tajgę, stepy, grąta i lądu. A myśmy szli i szli niepokonani, a stóp nad Wisłą darował nam Bóg. A myśmy szli i szli tysiąckowani przez tajgę, stepy, grąta i lądu. A myśmy szli i szli niepokonani, a stóp nad Wisłą darował nam Bóg. Dziękuję bardzo. Witam pana prezydenta miasta Świnoujścia, Janusza Żmurkiewicza. Bułak nazwą głównej z tych rzek się posłużył, budując zagłębie zagłady Kołema. I odtąd pojęcie Kołema oznacza obozy poprawcze, w których niewdzięczników próbuje przemienić w Kremla zwolenników morderczych. Liści, wychowawcza praca, lecz wbrew czarnym prognozom niektórych sceptyków, z kołem też czasem ktoś żył po pracy. Jak misterium możemy rozważać te narodowe wydarzenia, które dzisiaj wspominamy. I z taką największą pieczołowitością i troską. Chcemy zanieść do Pana Boga modlitwę za tych, którzy
byli uczestnikami tych tragicznych wydarzeń, którzy stali się ich ofiarami, którzy nigdy nie powrócili na ojczyznę łoną. W ich intencji wołajmy: wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Władze miasta, przedstawiciele 8 floty obrony wybrzeża z panem admirałem Rifterem. Zaprzyjaźnionych związków kombatanckich. Emeryci i renciści. Ogólnokształtowego imienia Mieszka I. Proszę jeszcze o minutę ciszy dla wszystkich tych, którzy nie powrócili z Syberii albo powrócili i nie udało im się doczekać dzisiejszej uroczystości. Bardzo proszę.